Czuwaj, Samarytanka Amelia Surdej z Chówca ZHP Mielec. Przyszliśmy do Radio Leliwa, żeby przekazać betlejemskie światło pokoju. Hasłem tegorocznego zlotu betlejemskiego światło pokoju jest światło służby. W czasie pandemii służba jest szczególnie ważnym elementem. Wiele osób potrzebuje dziś pomocy w codziennych czynnościach, np. w zrobieniu zakupów, wyprowadzeniu psa, odebraniu leków. My jako harcerze, którzy niesiemy zawsze wszystkim pomoc, działamy angażując się w wolontariat oraz uczestniczymy w akcji Wspieraj Seniora. Tradycją jest, że ZHP otrzymuje światło od słowackich skautów i przekazywanie światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji i raz w Polsce. I tak jak w tym roku dostaliśmy światełko, tak przekazujemy dalej do wszystkich instytucji w Mielcu.